No dobra, hej, cześć maneczko, witam was bardzo serdecznie, tu Sony Acebir, a dzisiaj sobie zagramy Miles Morales Spider-Man. No i dobra. Więc raczej tu już nic nie ma do roboty, jak na razie. Więc zostaje nam porobić misję główną, która się znajduje blisko nas, więc zajebiście. Czekajcie, a mam jakieś umiejętności do wykorzystania? Nie, bo ostatnio my wydawaliśmy, dobra. Ludziska, chcę tylko powiedzieć, jak dobrze się stało, że mamy nowego Spidermana. Dobrze słyszeliście? Zero cenzury, tak nadajemy. Ostatnio porwano pewną kobietę z Harlemu. Nim policja w ogóle przyjęła zgłoszenie, odnalazł ją Spiderman. Od pojawienia się Roxxon w Harlemie nie jest lekko. Mam nadzieję, że Spider-Man przywróci mieszkańcom nadzieję w te święta. Słuchacze, okażcie mu wsparcie w mediach społecznościowych i przekażcie datki na kampanię Rio Morales, jeśli nie chcecie, by korporacja rozpanoszyła się w sąsiedztwie. Pamiętajcie, czyśćcie filtr suszarki po każdym użyciu. Pa! Czekajcie, a ja mam nowy kostium? Bo chyba mówiłem, że sobie polatamy innym kostiumie, nie? A nie, chyba to jest ten nowy. Nie, ten już był, ten też był. Nie, no dobra, tym sobie polatamy i tyle. Żartowałem. Standardowym. Dobra. Co nas tu czeka? To tu rozpoczął się projekt związany z Nuformem. Nuform? Gdzieś tam jest telefon Finn. I chyba już wiem, jak wejść do środka. Okej. Okay. Ale pierwsze trzeba coś chyba rozwalić, nie? Osłona jest pod napięciem. Co ją zasila? Muszę go jakoś wyłączyć. Tamto. Kłopoty, kłopoty. Dobra. Pewny. Pewny. Do widzenia. Dobra. Teraz wejdź do środka. Mogę ładować różne rzeczy. Ciekawe, czy też rozładowywać. Rozładowywać? Pewnie tak. Przeciążenie zrobiłeś. No i pięknie. Energii spaliło generator. Nie wierzę, że się udało. No, nowa umiejętność w takim razie. No i już. Spoko. Wiatrak nie wygląda przyjaźnie. LT? LT to jest tu, nie? U góry. Nie, LT jest tu i tu. Jest. Nie, ale mogę zrobić tak. Włamanie do labu pełnego uzbrojonych gości. Te święta zapamiętam na długo. No. Winienem być w domu. Za kratkami raczej nie. Przechodzić grę za grą i opychać się świątecznymi ciastkami. Którędy? Chyba tędy. Chyba. A zaraz zobaczymy sobie. Kostium mi zatęchnie. Okej. Według wykrywacza telefon jest głęboko pod ziemią.
dowiedzieliśmy się o włamaniu przez system wentylacyjny. Jeśli to underground... Tak. Jeśli Spider-Man lub Tinker Air zatrzyma. Tak jest. Okej. Jest wujek. To nas wujek na 100%. Co cię tak bawi? Niech cię, Miles. Na takiego chudzielca. Umiesz walnąć. Wujek Aaron? Wiedziałem. Jesteś brawlerem? Tata cię rozpracowywał. Tak wiem. I na pewno masz teraz mnóstwo pytań. Ale musimy się stąd wynieść. Wybrałeś naprawdę złe miejsce. Jak ty? Najpierw muszę znaleźć to, po co przyszedłem. Słuchaj, jakiś czas temu pracowałem dla Roxxon. Z nimi naprawdę nie chcesz zadzierać. Gdyby nas złapali... To pomóż mi. Uparty jak ojciec. Dobra, ale masz się zdać na mnie. Zakradnę się do pomieszczenia z komputerem ochrony. Nie dasz się zaskoczyć. Nowy gadżet? Miny zdalne. Przydatne w trudnej sytuacji. Nie daj się złapać. Czyli nowy gadżetik, tak? Widzisz ten szyb z barierą? No. Jak to zrobiłeś? Miałem już do czynienia z takimi systemami. Skup się. To dobry moment na użycie zdalnych min. Co jest z tymi kamerami? Znowu jakaś awaria? Nie, to było w Karlewie. Dino rozwalił całą elektrownię. Mógł namieszać w niejednej dzielnicy. No i co? Czego właściwie szukasz? Aha. Telefonu. Namierzyłem sygnał. Dochodzi z miejsca głęboko pod ziemią. Najniższy punkt to dno silosu z reaktorem. Więc właśnie tam idę. Dobra, jakoś poszło ładnie. Gdzieś tam powinien być szyb wentylacyjny. Prowadzi do laboratorium i reaktora. Reaktora nanoform? Tak, tak wynika z tej mapy. No to tu to jest przecież. Jest i ten. Hej! Dlaczego wciąż czekam na nanoform? Simon Klinger. Chcemy wytworzyć więcej, Klinger? Ale Nelson nie zostawił żadnych notatek. No i? Wiem, że jeden z naszych kanistrów z nuformem przetrwał ten wypadek na moście, a gdybyśmy mieli dostęp do... Nie sądzisz, że gdybyśmy mieli, to byś o tym wiedział? Tak, panie Krieger. Chciałem tylko Krieger, dokładnie. Że bez tego kanistra wyrobienie się na czas będzie niemożliwe. Zamknij japę. Robię wszystko, co w mojej mocy, żeby znaleźć ten zbiornik, ale na razie bardzo bym prosił, żebyś poszedł do siebie i wrócił do roboty. Bo inaczej kopa w dupę dostaniesz. Kriegera nagli czas. Powiesz mi, do kogo należy ten telefon? Tinkerer. Powiesz mi, dlaczego mnie śledzisz? Chronię cię. Możesz się czuć zaszczycony. Przerwałem emeryturę, żeby cię chronić. Nie wierzę, że mój wujek to prowler. A ja nie wierzę, że mój bratanek ryzykuje życie dla telefonu. Sprężajmy się. Jesteś blisko prototypu reaktora. Załatw tych gości. Sprawdzam teren. Zachowalnego! Zachować czujność! Ale... Fałszywy alarm. Znawiam patrol. Coś słyszałem. Czekaj. Mamy rannego! Zachować czujność! Spider-Man tu jest! Bądźcie czujni! W dupie jest tu Spider-Man. Czekajcie. Coś słyszałem. Potrzebuję wsparcia! Nara. Podobało mi się. Nieźle. Dzięki. Silos jest po drugiej stronie tej osłony. Użyj terminala, żeby go otworzyć. Okej. Zaraz.
W mieście jest więcej laboratoriów? I w każdym stoi reaktor na Nuform. Muszę je wyłączyć. Przecież Rick przez to zachorował. Ale trzy tylko chyba są. Skup się. Znajdź telefon i uciekaj. Reaktor jest pod tobą. Zasila cały ten obiekt. O kurna. Telefon jest na samym dole. Muszę się jakoś przedostać przez wiatrak i zrobić coś z tymi gośćmi. Tylko pamiętaj, nie daj się złapać. Przestaną narzekać, jak zobaczą blask. Łatwiejsze niż myślałem. Dobra. Jakoś ładnie idzie. Jak na razie. Ten kłopoty. Tu jeszcze jest jakiś. Dobra. A wykonaj 100 cichych eliminacji. Kiedy ja to zrobiłem tyle? Hej, Ganki. Chciałem się tylko upewnić, że nie jesteś ranny albo nie. Martwy. Dzięki. W sumie to pomaga mi wuje Karon. Ten gość z metra? Tak, gość z metra kłopoty przy okazji Prowler. Długa historia. Co? Ale nikt nie zauważył. Ten Prowler? Ten fioletowy złodziej? Były złodziej. Nie łączymy sił. Po prostu mi pomaga. Twój wujek to Prowler. Gruba sprawa, stary. Bardzo, bardzo gruba. Wiem. Muszę lecieć. Później pogadamy. Pewny. Dobra. Pewny. Gasimy światła. Nie mam pojęcia, czego ten Spider-Man od nas... Pewny. Teraz wyglądasz tak niewinnie. Co, wszyscy? Nie, jeszcze tu jest jeden. Uważaj na pająki. Pospiesz się. Staram się wyłączać kamery i alarmy, żeby nie zeszło się ich więcej. Przerwij kable nad wiatrakiem. To go zatrzyma. Dzięki! Kurna. Muszę ją unieruchomić. Tak. A teraz kable. Dobra. Ładnie. Dobra, telefon. Trzeba naładować. Tylko nie wybuchaj. No właśnie. No. Nice. Okej. Kamera, wideo. Dobra, jest. Okej. To zadanie dla dwóch osób. Tu włącz ręczną kontrolę. Ja potwierdzę tam. Niedługo cały Nuform będzie przeszłością. Żałujesz, że niszczysz, co stworzyłeś? Widzisz, jak teraz wyglądam. Świat będzie bezpieczniejszy. Gotowy? To się odwali, bo mi wibruje pad. Ręczne sterowanie za 3, 2. Aha. To nie ja! Wewnętrzny sabotaż, Rick? Naprawdę? O, proszę. Kogo będzie obchodzić? Simon. Chorych osób albo śmierć inżyniera. Cóż, taki koszt tego biznesu. Nie! Nie, nie, nie! Zatrzymam to! Zatrzymam to! Nie! Rick! Rick, nie! Nie! Finn! Nie patrz!
tak właśnie zemsta się stała. Ktoś tam jeszcze jest. Sprawdźcie kto. O, i spadł telefon na dół. Rick starał się ratować ludzi, a Krieger go zabił. Muszę skończyć to, co zaczęli. Wujku, jesteś w stanie otworzyć zdalnie osłonę reaktora? Po co? Masz telefon, idziemy. Przez ten reaktor zmarł mój kolega. Trzeba go wyłączyć. Na dobre. Potrzebuję twojej pomocy. Proszę. Wujku? Dobra. Cofnij się. Dzięki, wujku. Zupełnie jak generator na zewnątrz! Tylko wielki! Co ty robisz? Rozwalam. Miles, żyjesz? Tak. Musisz stamtąd uciekać. Dasz radę? Czy on jest bardziej naładowany teraz? Biegnij tym korytarzem, już! Właśnie nie mogę. Czuję się naprawdę kiepsko. Jakby mnie rozdzierało. Czyli nowa energia? Życie nam jeden strony schodzi. Telefon. O nie. Nie utrzymam tej energii. Miles, odezwij się młody. Żyjesz? Czuję się, jakbym wyleciał z samolotu. Ale przynajmniej reaktor jest wyłączony. Już zaraz wyjdziesz. Naprawdę był mi potrzebny. I co teraz wymyślę? Dawaj, młody. Nie dotrę do ciebie szybciej niż Roxxon. O nie. Ale mam na pewno jakąś tą umiejętność. Pójdziesz z nami. Mają rozkaz cię schwytać. Czemu? Czego chcą? Zbadać cię, przesłuchać? Nie wiem, nieważne, nie pozwól na to. Trzymać go przy ziemi! Granat leci! A niech to! Co? Przyjmujecie zwrot! Miles! Wywaliło mnie z systemu. Daj mi chwilę. Wyciągnę cię stamtąd. Udało się. Dam sobie radę. Ruchy, zanim zjawi się ich więcej. O, niewidzialny też jest. Ale super sprzęt maskujący. Jak on działa? Działa. Oj, fuck. Ty idź w lewo. Ja pójdę w prawo. Spoko! Damy im radę! Nie o to się martwię! Jeśli stąd wyjdziemy, to będziemy na czarnej liście Kriegera! Co to jest? Aha, no właśnie o tym mówiłem. Użył babika! Dobra, ten jakoś dostał ładnie. Bo jak nie dostał, nie. Ale nieźle, nie? Ciągnę za spół! Przyjmujecie zwroty? Sorry, tajny sprzęt. Pociąg zaraz tu będzie. Szykuj się! Ale skoro go nie widzę! Dobra.
Musisz przeczekać. Nie zdejmuj maski i nikomu nie ufaj. Okej. Okay. Zaczekaj, aż Roxxon znajdzie inny cel. Nie mogę czekać. Muszę znaleźć Finn. Twoja znajoma to Tinkerer. Rozumiem, dlaczego tak ci zależy. Nie tylko dlatego. Ja... muszę chronić Nowy Jork. Użyj Finn. Powiedz, że chcesz wstąpić do Undergroundu. Mówiłeś, żeby nie zdejmować maski. Nie mów, że jesteś Spider-Manem. Pójdź do niego, no przyjaciel. Nie, jest za mądra. Zdziwiłbyś się. Ludzie głupieją, jakim na kimś zależy. Bo ona na tobie pewnie zależy. Ładnie jak ty teraz. Gdybym powiedział jej prawdę... Jak ja twojemu ojcu? Myślałem, że mnie poprze. Miałem nadzieję, że będzie mi bratem. Ale on mnie wyklął. Gdybym siedział cicho, może wciąż miałbym rodzinę. Wiesz, co musisz zrobić. Mam nadzieję, że wujek nie zginie, jak to w komiksach było. I w filmie. No, zobaczymy. Okej. To teraz zadzwonię do Finn? Nie, nie. Muszę sprawdzić, co w mieście. Tak. Dobra, co mamy w mieście? Ile mamy w ogóle tego? 3 tylko. Dobra, to ja się teleportuję tu. Coś dzwonił do mnie. Walić to. No dobra. Miles, wiesz, ilu obserwujących zdobyłeś od premiery aplikacji? To jakieś szaleństwo! Wiem, że jesteś przeciwny reklamom, ale tak sobie to wszystko liczę i... Nie! Dobra, wiem, wiem. Tak tylko mówię. Znalazłeś telefon Finn? No tak, ale... stopił się po tym, jak wchłonąłem energię z reaktora Nanoform. Co? Jeszcze żyjesz? Właśnie przez chwilę czułem, jakbym nie żył. Ale potem uwolniłem całą energię poprzez mini wybuch. Na szczęście nie zniszczyłem labu. Rany, nie nadążam za tymi twoimi mocami. Jaki masz teraz plan? Zdaniem wujka powinienem udać, że chcę dołączyć do Undergroundu. A potem ukraść Nuform, żeby Finn go nie użyła. Wow, czyli miałby się okłamać? Ale nie mam innych pomysłów. Wiesz, co się przyda? Tylko nie lista za i przeciw. Lista za i przeciw. Stary, muszę działać. No tak. Powodzenia. W razie czego dzwoń. Czuję nos. To chyba jedno z tajnych laboratoriów Roxxon. Napiszę do Gankiego. Napiłbym się teraz mokry. No, to to. Hej, mam dobre wieści. Mogę się dostać do systemu Roxxon przez sygnały, które odbiera twój kostium. Nie przestajesz mnie zadziwiać, stary. Stary, jesteś tam? Próbuję naprawić generator. Durne badziewie. Już próbowałem. Zostanie ci ślad. Dobra, w systemie Roxxon jesteś mój. Mogę otworzyć te drzwi, ale potrzeba zasilania. Dobra, otwieram drzwi. Hej, znalazłem coś, gdy węszyłem w systemie. To w tym labie odkryli, że Nuform jest szkodliwy dla ludzi. Czy ktoś powiedział, hej, może powinniśmy przemyśleć tę całą akcję z Nuformem? Tak, Rick Mason. A, dobrze, że zamykamy ten interes. I to w samą porę. Co tu mamy? Pomieszczenie ochrony? Tu składali skonfiskowane rzeczy. Okej. Okay. Ten przeciek nie był od nas. Nie wiedzieliśmy, że Nuform jest szkodliwy. Chyba się przesłyszał. Jeszcze więcej.
gadżetów. Muszę wrócić do szybu. Czemu do szybu? O, że tu. Trudno się tu gdzieś ukryć. Ale mam kamuflaż. Pewny. Dobranoc. Tu. Pewny. Tak po cichu, najwięcej ludzi. Żeby wszystko było tak łatwe. Dobra. Dobra, teraz najlepiej z tamtej ścianki powyściągać. Teren bezpieczny. W sumie ja bym zrobił tu. Czekajcie, coś słyszałem. Sieci! Szukajcie! Uwaga! Mamy intruza! Zaczynam szukać! Wyjąć broń! Sąsiednie! Co, chwila? Nie widzę go! Mam coś! Powstrzymam cię! Pierdzielę was. Mamy szansę! Auć. Tu trzeba się napieprzyć z nimi, no. A mamy jad, no to co? Jesteś mój! Okej. Musicie stąd uciekać! Reaktor jest niebezpieczny! Walczę ze Spider-Manem! Dobranoc! Dobra. Muszę zamknąć ten lag za wszelką cenę! Wróć w powietrzu! Aj. Medyk, szybko! Załatwię cię, Spider-Manie! Dobra. Hej! Uziemić go! To jest lepsze, kurde, to wybicie do góry, tam zauważyłem. Powietrzu! Jaki kurwa niewidzialny gościu. Ja nie jestem niewidzialny, tylko tak cię napieprzam, że na tym nie wiesz, ile jestem. Auć. Usunął mi ten. Nie trafiłem! Może być przyjdzie! Jestem bezpieczny. Jak na razie tak. Słyszałem ruch. Dobra. RIS 57, jak sytuacja? Poddaj się, Spider-Man! Powietrzu! Nie ma powietrzu, kurna. Wszyscy? To wszyscy. Dobra. Czas opróżnić reaktor. To dawaj go. Jak ja to mam zrobić?
Dobra, tak. My to wciągamy i pewnie będziemy mieć potem nowy wybuch. Znów ten wybuch był. Max. To? Zawsze będzie do bani. Zasilanie odcięte. Chyba powinieneś spadać. Przez to biuro. Może na tym kompie znalazłbym jakieś haki na Roxxon. Możliwe. Pracownicy Roxxon. Dotarły do mnie dziwne plotki. Jako jakie? Nuform pogarszał wasz stan zdrowia. Dajcie spokój. Wiecie, że to nieprawda. Gdyby tak było, nie pracowalibyście przy nim. Jesteście dla Roxxon najważniejsi. Mhm. Dzięki wam tworzymy Nuform. Budujemy plazę i przyszłość. Dziś ta przyszłość jest zagrożona. Proszę was, żebyście dobrze się zastanowili, zanim zaczniecie rozsiewać oszczerstwa. Rozumiemy się? Super. Pamiętajcie, służymy miastu. Czy Krieger bierze udział w programie Najwięksi Złoczyńcy Ameryki? Możliwe. Dzięki za pomoc. Walka z Roxxon to nie przelewki. Czy ja wiem? To ulubiona rozrywka undergroundu. Ta. Serio, co by był ze mnie za kumpel, gdybym od czasu do czasu nie pomógł ci wyłączyć reaktora? No właśnie. Dobra, zrobię to. Zadzwonię do Finn i zgłoszę się do undergroundu. No. Cześć, Miles. Wszystko gra? Tak. Dlaczego pytasz? O, widziałam wiadomości o wiecu twojej mamy. Nic na mnie jest. Masz może czas na kawę? Mogę znaleźć. Może znaleźć. Fisk Tower jest fajna kawiarnia. Nie robią wzorków na kawie, ale przynajmniej ludzie nie cykają ciągle zdjęć. Okej, będę tam. Okej, no to będę infiltrować niebezpieczny gang. Super. Okej. Dobra, to czekaj. Kolejne mamy tutaj i tutaj. To najpierw może było zrobić tu. Tylko kurde, się zastanawiam. Czy damy radę jeszcze, jak będzie taka sieka tam w sumie? Bo 33 minuty. A jak pierdol w sumie nie ma, żeby porobić. Kurde. Mógłbyś coś zrobić? Kurde. No chyba, że można coś porobić, co innego. Czekaj, mamy wszystko już na oblokowane? Tak. Tylko jeszcze jedną rzecz musimy tylko oblokować, widzę. Okej. Ale to spoko. Dobra. Czekaj. Aplikacje powiadacie. Aktywność? Chodzi o to? Czy to nie chodzi o to? Przyjaciele? Najwidoczniej pan Jameson dowiedział się, że jestem, cytuję jego producenta, wielką fanką Spidermana i chce ze mną debatować. Jameson to doświadczony mówca i znakomity dziennikarz. Nawet jeśli mam rację, nie znaczy to, że z nim wygram. Czasem nie chodzi o prawdę, a o to, kto mówi więcej lub głośniej. Tak czy inaczej, debata się odbędzie. Nie spojrzałabym w lustro, gdybym odpuściła, a może czegoś się dowiemy. W przyszłym tygodniu wrzucę na bloga zmontowaną wersję debaty z panem Jay wraz z pełną transkrypcją. Do usłyszenia! Kupcie filtry niebieskiego światła, jeśli boli was głowa od patrzenia w ekran. Pa! Okej. Czekajcie, spróbuję sobie to coś aktywne zrobić. Może o to chodzi, żeby to odblokować.
Czekaj, co tu jest? Aktywność. To mi śmierdzi nielegalnym handlem bronią. Nie chodzę po domach, odkąd Del okradła mnie rok temu. Serio? Nie może uciec! Wszystko widział! Nie możecie handlować czymś fajnym, jak naklejki albo pizza? Na pewno chcesz być bohaterem? No. To pana to. Nie! Uciekł? Pogrywa z nami! No oczywiście. Nie mogę się rób... Nie mogę się lusić. Za ty natak daj! Pójgnaj go, Bedwał, a nie ty. Kapię ci tyłka! Jeszcze jakiś gnojek? Kolejna próba handlu bronią powstrzymana. Brawo ja! No, pytanie, o to chodziło? Nie. Aktywuj aplikację MS. Aplikacji MS? Co to kurna? To są te aktywności. Szczelina na ulicy. A może tego nie muszę robić? A może to chodzi o to? Biedny kotek, sam w wielkim mieście. Znajdę cię. Tak, chyba to o to chodzi. Dobra. Dzień dobry. Hej, kłopoty z kotem? Tak. Mój kot Wektor uciekł, gdy wyciągałem pocztę. Proszę, uwielbia ten plecak. Jak go znajdziesz, wejdzie do środka. To jakaś moda? Plecaki dla kotów? Masz coś, co pachnie Wektorem? Proszę, jego ulubiona zabawka. Nieźle. Szybki skan. No i mam trop. Niedługo Wektor wróci do domu. Wskoczył na autobusy. Ma mały jest winny. Pewnie go porwali. Ta, zdechły szczur. Wektor upolował, szkoda szczura. Ale to dobry trop. Wlazł pod autobus. No, do ścieków. Ślad idzie w dół. Pewnie w kanałach jest cieplej. Tylko ten fetor. Jest ślad. Tędy wyszedł. Nie będzie kąpieli w kanałach. Nie doprałbym kostiumu. Wektor Wektora prowadzi schodami. Kociak daje radę. No, dawaj. Obroża Wektora. Ciepła. Jest blisko. Dobra. Wow. Koty mają gdzieś prawa natury. Wlazł pod to wentylacyjne coś. Nurkujemy. Wektor! Stary, poczekaj! Kici, kici. Mam cię! O, jaki fajny słodziak. Stary, teraz naprawdę pachniesz Nowym Jorkiem. Wow! Czas wracać. Proszę, kolego. Trzymaj. Dziękuję ci. O, matko, co za smród. Wektor, czeka cię nie lada kąpiel. Śliczny kociak. Do domu. Cuchnący, ale śliczny. Czy o to chodziło? No. Tak, o to chodziło. Dobra. Czy mogę jakiś nowy kostium sobie kupić?
Dobra, to polatamy sobie teraz z tym na tym odcinku, więc dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Do kolejnych, co macie się do zobaczenia. Cześć, cześć.